Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, zwinnik blechera, Hemigramus blechery. Zwinniki blechera pochodzą z Ameryki Południowej. Występują do rzeczy Rio Negro w Brazylii i w rzekach Meta, Inirida, Restepo, Wichada i Vaupes w Kolumbii. Zamieszkują czarnej wody o powolnym nurcie. Siedlisko to zwykle zawiera wolną lub średnio płynącą wodę z gęsto, często przewyższoną roślinnością przybrzeżną i piaszczystym dniem pokrytym zwalonami gałęziami, korzeniami drzew i ściółką. Woda z reguły jest kwaśna z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji humusowych uwalniających się podczas rozkładu materii organicznej. Po raz pierwszy gatunek opisał Heiko Blecher w 1986 roku. Zwinniki blechera to są słodkowodne ryki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien być od 80 litrów. Rosną do 5 cm, płodność osiągają w wieku 6-7 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Zwinniki blechera mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach srebrzyste ciało z jasniejszym brzuchem, czerwono obarwioną głową i czarno-białą pletwą ogonową. Gatunek ten jest często mylony z dwoma podobnymi gatunkami, zwinnikiem czerwonoustym Hemigramus rhodostomus i czerwonogłówką Petitella georgia. Warto zaznaczyć, że tylko u zwinników blechera czerwony kolor głowy wykracza poza pokrywę skrzelową, a czarno-biała linia biegnąca od nasady ogona wzdłuż linii bocznej jest niewidoczna. Dymoforyzm płciowy jest zaznaczony bardzo słabo. U samców zazwyczaj na pletwie odbytowej jest mały haczyk, którą często zahaczają się o siatkę do łapania. Ponadto są jaskrawsze o trochę większych i bardziej zaokrąglonych samic. Warto zaznaczyć, że zwinniki blechera bardzo czule na zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego po zakupie w sklepie zoologicznym nie wolno od razu rybę wrzucać do akwarium. Trzeba najpierw dać do jakiegoś pojemnika, a następnie stopniowo dolewać wodę z akwarium, żeby ryby zdążyły zaadaptować się do nowych parametrów. Preferuję akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebuję wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody: temperatura 24-28, pH od 5 do 7, pH od 1 do 12. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Oświetlenie powinno być rozproszone. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, który poza swoją główną funkcją nasyca wodę również substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Zwinniki blechera idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z neonami Innesa, neonami czerwonymi, neonami blankietnymi, tetrami, rozborami klinowymi i rozborami SP. Zwinniki blechera to są wszystko żerne rybki. Rybek można karmić żywą, drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem artemią. Jednak potrzebne będą mi pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zrównoważona i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne ubarwienie ryb. Można karmić jak suchymi, tak i mrożonymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Rozmnażanie zwinników blechera nie należy do łatwych. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawaski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Wodę przygotujemy w proporcjach 3 do 1. 3 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Poziom wody w tarlisku do 20 cm. Oświetlenie rozproszone. Niezbędna aeracja ogrzewania wody. Parametry wody: temperatura 26-28, pH od 5,5 do 6,5, GH od 3 do 4.
Dodajemy na paczuszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub rodzonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Rodziców wieczorem przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ i ikra, i na rybek wrażliwe na światło. Wylew następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień, w zależności od temperatury wody. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.